No cześć, tutaj StarCraft. Mamy 20. Nie, mamy 6 sierpnia 2015. Godzina w sumie 21 i lecimy z Ladderem Europejskim. Jestem po komentowaniu Intel Extreme Masters. Tam jakieś 9 godzin około, tam niecałe to trwało. No i sobie trochę pogram Laddera, bo bonus pool wynosi 57, jest troszkę duże. Prawilna koszulka, tak, można powiedzieć. Na promocji kupiłem w Empiku, na empik.com chyba. Bo była promocja na koszulki, więc kupiłem sobie dwie. Imba koszulka, tak jest. Dzięki wielkie za follow, Kucimuci, Ishmak, Deutsch i Fuzer CSGO. Dzięki wielkie. Teraz będzie combo followów. Combo followów, no i go, go, go. Szukamy już gry ladderowej, jakby co. Kto używał Fubar? Też znam to, ale jakoś tak wolę. Wolę Winampa póki co. No, w sumie no działa po prostu tak jak miał. Także go, go, go. I lecimy. Jeszcze trzeba będzie troszkę poczekać, ale no zaraz startujemy. Kurczę, no wczoraj po tym komentowaniu Intel Extreme Masters, jak zrobiłem streama, to też dobrze mi poszło w sumie. Przegrałem tylko jedną grę i to tam w dodatku zagrałem chyba jakoś dziwnie, jak dobrze. Coś tam mocno położyłem z tego co pamiętam, ale inne wygrałem. Więc może znowu tak będzie. T-Slide do mnie pisze, że żebym zagrał zergiem i pokazał taktykę jak Su, czyli ten koreański zerg, który według mnie jest faworytem turnieju. No nie zagram jej jak Su, nie zagram jej chyba nawet w połowie tak jak Su, ale znaczy jakbym poćwiczył, to na pewno był ją w stanie w miarę wykonać. Na pewno, na pewno. No ale ja nie gram zergiem, na tym polega problem. Więc no po prostu nie ma raczej na takie zagrywki szans. Ja gram głównie Protossem, to jest moja główna rasa, dlatego ją cały czas u mnie widzicie. No i tak to wygląda. No lecimy, lecimy, startujemy już, panie i panowie. Może jakieś panie są, kto wie. Jeszcze tylko moment, bo tutaj trzeba jakąś zabudowę zrobić. Zrób przynajmniej raz Cannon Rush. Myślę, że zrobimy jakiegoś Cannon Rusha, tak jest. No ale teraz gramy na Terrana, także... Może dzisiaj Może nie potestuję, ale popróbuję coś podobnego, co grał Lilbo dzisiaj na Fantasy i takie tam podobne rzeczy. Postaram się może trochę w tym kierunku pójść, no ale to wiadomo, to jeszcze chwilę to zajmie, zanim ja w ogóle się dowiem, co przeciwnik tam gra. Gramy na Penetratora. Nie wiem, czy to Polak, ale ma nick jak Polak troszeczkę. Penetrator, dokładnie. TFNR jego drużyna. Nie znam, ale... Ale może sobie gościu założył po prostu swoją drużynę. No i ruszamy. Dobrze. O! Okej, on zagrał Reapera. Trochę się zagapiłem, to jeszcze coś w tle robiłem. Witamy, witamy. Na audycji. I teraz jest podstawowe pytanie. Nie no, zrobię Reapera. Znaczy zrobię Mothership Core'a przed... Przed z Nexusem w naturalu na pewno, bo on tego Reapera to będzie miał za chwileczkę, więc nie ma co tutaj przeginać. Kurczę, no jest tutaj. Będzie nas zaraz penetrować. Penetrator. No dobra, jednak zrobię może przed Reaperem, bo mam możliwość, on mi nie zrobi blokady. Dzięki temu. Więc no, wyścig z czasem teraz leciutki. Żeby ten Reaper do mnie za szybko nie przyleciał. Znaczy już tu jest zapewne. No właśnie. No i niestety.
Przegrałem ten wyścig z czasem. No dobra, jedna proba to jeszcze. Nam gry nie przegrało. Ta strata. Pójdę sobie w ten build bardziej partingowy. No serio, jest tutaj akurat. No nie mogę. No co za gość w ogóle. Akurat się tam kurde przedostał. Jeszcze mi zbił dwie proby, no nie mogę. No po prostu no nie mogę. Co za tryhard. Jeszcze kurczę, żeś nie wycofał tego Reapera. No tak czułem, że żeby sprawdzić ten natural i akurat tam wleciał. Dobra, szkoda. No i dobry początek, ja nie muszę mówić, że fatalny wręcz. Aha, super. Nieważne. Jak ja wygram tą grę, to cud. Jeszcze zapomnieć o Warp Gate'cie przez Reapera, to też... No. Pierwsza gra danego dnia. O, witam Linkę Karo! Witamy, witamy. No, położyłem tą gierkę, lekko mówiąc. Zła zabudowa, złe wszystko było. Nic się nie trzyma. Ja go też ładnie przyharasowałem, ale problem polega na tym, że on tu jeszcze jakieś miny ma. Udało się niestety zniszczyć Mediwaka. Dobra, no jakoś tam idzie, ale jest niedobrze. Lince wyjazd, Serena na straży, co? Spoko. Nie wiem tylko gdzie ten Mediwak jest do końca. Się wiedzie co, tak na dobrą sprawę nie jestem jakoś tak super do tyłu. Więc jest jeszcze nadzieja w tej rozgrywce. Myślę, że jest jeszcze spora szansa, że to wygramy. Tylko wypadałoby się dowiedzieć, czy on zaekspował przede wszystkim. Robi pusha. Jakiś Mediwak też będzie z tego co widzę. No to takie dość normalne zagrania. Teraz żeby nie zepsuć. Wiele wskazuje na to, że on za bardzo tutaj
Nie jest do przodu, tak jak myślałem, że może być. Aż tak nie jest. No, będzie chyba potrójny drop. Dobra, zajmuję trzecią bazę, ale też nie jest ona super szybka, więc spoko. Czyli zrobi mi dropa, to się na niego w miarę przygotujemy i tak. No, nie robi dropa. Kurczę, za ofensywny warping. Dobrze to gra, kurczę, skurczybyk. Dobra, ładnie to zagrał, z tym Reaperem na początku. No, penetrator to jest top 50. Super, jego skrót TFNB to jest TOS fucking Noob Race. Jest w takiej niby drużynie, którą sam założył. Jego statystyki 96-92. Dobra, lecimy dalej. Co tam się na czacie dzieje? Widzę, że jakieś poruszenie. Muszę lepiej, kurczę, się zabudowywać i mikrować tym Mothership Core'em. Tak, ja tracę 3 proby od Reapera, to jest katastrofa. Czy widownia na moim kanale jest niezmienna? Nie no, ktoś tam przychodzi, ktoś odchodzi zapewne. To nie jest tak, że cały czas te same osoby. Znaczy, no wiele się powtarza oczywiście. Mam nadzieję, że jakieś nowe osoby też się pojawiają. Dobra, Personal Protoss Master. Więc tym razem nie dostałem kogoś bardzo z topki, ale zobaczymy, jak nam pójdzie. To jest PvP, tu może być różnie. Good luck nawet nam życzy. Poruszenie wynika z ręcznika na głowie Linki. No dobra. Co by no tu na personala zagrać? Mam ochotę na Phoenixy? Bo na Blinka. Linka mówi, co się o niej dzieje, widzę. Ręcznika już nie ma. So much PvP today. Dobra, sprawdźmy, czy nam zagrał jakieś proxy gościu, bo skoro pisze, to jest szansa, że może nas zagadywać i chce właśnie jakieś proxy zagrać. Oczywiście zwiat po asymilatorach zrobię na wszelki wypadek. Może nawet zrobię tak, że poczekam jeszcze z chronobustem trzecim, bo czy nie ma proxy, kiedyś tak robiłem, żeby być bezpieczniejszym. No dobra, raczej już nie ma. Taki bezpieczny protos. No i teraz jeszcze cyber. No i czwarty chronobust.
wygląda na to, że on proxy nie robi, gra dokładnie to samo co ja. No, on zagrał Stargate'a, jak widać. To ciekawe, że przy mojej propce. O, jeszcze stracił zwiadowcę. Oj, gościu, oj, gościu. Dobra, ja anuluję Stalkera. Crazy napisał. Ciekawe, czemu napisał to Crazy. No, ale dobra, on zagrał Stargate'a, więc ja to widzę i oczywiście ja zagram Feniksy. On może nawet nie wiedzieć, że ja to widziałem, bo było tutaj zamieszanie właśnie w mojej bazie. Spowodowane tym wszystkim, więc... No, zobaczymy. A może też specjalnie na pokaz pokazał ten budynek, żeby... Żeby za chwilę go anulować i pójść w coś innego. No i tak sobie gdzieś tutaj staniemy na górze mapy i przy okazji dwa gate'y dodamy. No chyba nawet ciut za wcześnie, no. Jeszcze nie za wcześnie gateway'a, no ale mogłem je tam po Feniksie postawić i też by było dobrze. No dobra, tam sekundy takie. Nie ma to znaczenia takiego. Niby ma, ale nie ma. Teraz oczywiście skupiamy się głównie na Feniksach. Peniksy! Leco Peniksy! No i poczekajmy. Gdzieś tutaj staniemy naszą propką, żeby widzieć, czy on do nas leci od góry oraklem czy czymś. W dołu będzie Peniks. Peniks. Od góry tutaj też coś stanie. Jeszcze chwilę poczekamy, bo Oracle może... O, jest Oracle. No i chyba już GG jest. No ładnie jeszcze urwał. Chyba nie zauważył, że ja zauważyłem jego Feniksa, bo każdy normalny Protoss... każdy normalny Protoss by... Really smart move, I must see. I think so too. Kurczę, teraz tyle zrobiłem tych stalkerów ofensywnych, że nie mogę dalej Feniksów kontynuować, ale ich nie potrzebuję tak mocno. Dobra, szukamy Mothership Core'a. Gdzieś tu powinien być. A może on grał Wings of Liberty jednak? Ale on zagrał też Blinka, kurczę. Nie jest takie oczywiste jeszcze, czy ja to tak łatwo wygram. Gdzie jest Mothership Core, gościu? Where is your Mothership Core? Chyba w rogu go ukrył. Ja też mu za chwilę zagram Oracle raczej. Chociaż nie mam za mało gazu. Mothershipa zaraz mu ustrzela albo przynajmniej zużyje na mnie. Gdzie on ma Mothershipa? Właśnie, co ty ćwiczysz? Co ty, kurczę, ćwiczysz? Gdybym go skontrował oraklem, to już bym miał pozamiatane. No dobra, no Feniksy też są ok. W miarę. They are quite ok. Zakolekowaliśmy Immortala, to też było niesamowicie istotne. 4 gateway, więc on kompletnego all-ina gra. Tylko się muszę bronić teraz i to dobrze. Wypadałoby się dobrze bronić. Ja kupię jeszcze tutaj, kupię sobie kolejnego... O! No.
Overcharge, co imba. Ale czemu on nie zrobił Mothership Core'a? Nigdy tego nie skumam. W ogóle bez... Jakby grał Wings of Liberty, albo po prostu dzięki temu jego pusze są silniejsze z gateway'ów. Aha, bo on... O Boże, on ma ponad 1000 gier, ten gość. Co za wariat, ile on gra? No, 1100 gier prawie ma. W tym sezonie. Prawda, sezon tam... Nie no, sezon jeszcze troszkę daleko jest do końca. Wow, ja mam 223 gry. Ten gość ma tyle, że wow. Ponad 1000. No, siedzi i gra non-stop. Myślałem w pewnym momencie, że wtopisz, no to nie było takie oczywiste, że to tak łatwo wybronię do samego końca, ale wiedziałem, że nie mogę, bo kiedyś popełniłem ten błąd, że tak trochę za bardzo się wysunąłem armią, żeby obronić, taki wiecie, już pewny siebie, a easy hold, a jednak nie obroniłem. I też wydaje mi się, że wcześniej powinienem wrócić Feniksami, bo mimo wszystko on tego miał naprawdę sporo, a ja trochę później Blinka, że trochę późno miałem tego Robotics Facility odrobinę, no ale ostatecznie poszło ładnie. Tylko na portiera, uważa, Indigo nie opłacił, to konfiskuje co się da. Jak to konfiskuje co się da? No dobrze. Tylko o co chodzi z portierem, bo nie mam pojęcia. Jak po praktykach Indigo, Samelega nie nauczyłem się praktycznie nic, ale dzięki praktykom kupiłem pierwszego swojego w życiu smartfona za 200 zł, Galaxy S3. I ma latarkę. Działająco. I... Więc no, fajna rzecz w ogóle taki smartfon nawet. Indy woli się bawić, a nie stresować, że zaraz on wbije mu... nie wiem o co chodzi, ale... Chyba chodziło o gierkę. Aha, chcecie zdjęcie ręcznika Linki, super. Pewnie, że można się w Grandmasterze fajnie bawić. Wczoraj zrobiłem w ogóle jakieś dziwne zagranie, 3 Oracle 7-8 Gate'a na Zerga weszło. Też na innego Grandmastera, no ale takiego trochę niskiego. Za co to was wnieść, pyta się grze? Za esport, żeby esport się rozwijał. Nawet nie wiem, ile takich toastów padło na rozmaitych eventach. Go Hostile. No, ciężko tutaj, bo jednak ten poziom jest taki troszkę już, że nie mogę sobie, wiecie, robić czegokolwiek, co chcę, tylko trzeba jednak coś zagrać w miarę. Tak, teraz mogę zostać programistą Android Xemlege. Też po części dlatego chciałem mieć właśnie smartfona, żeby sobie móc coś na tym, no, coś zaprogramować i na żywym organizmie testować. Tylko nie wiem, czy mam... Chyba mam kabelek, żeby go połączyć z kompem. Chyba mam. Latarka za 200, dokładnie. Witamy, witamy. Nowe osoby na streamie. Fajnie, że wpadliście. No i gramy dalej. To zamknijmy. No i szukamy gry. Trochę długo się nam szuka w sumie, bo już ponad minuta 30. Jakiegoś łyka czegoś sobie zróbmy. Pamiętaj, 8 razy klikasz na wersję jądra i odpala się do bugowania USB taka sztuczka. Jak to 8 razy klikam na wersję jądra? Co? 8 razy klikasz na wersję jądra? Nie kułam tego zupełnie. Nie no, ja praktycznie niewiele w życiu programowałem. Więc jeszcze... Nie umiem do końca. Ale to jest dość ciekawe w sumie. Ale to i tak nie wiem o co chodzi. Aha, opcje programistyczne. Jak 8 razy klikam na wersję jądra, ale co w smartfonie? Jak kliknę tam, że jest napisane, że to jest Android 4.3, to jak na to kliknę 8 razy, to się otwiera coś? No gdzie to jest teraz? A, na złą grę. Dobra, co potem kliknę. Ale powiedzcie mi, bo to w sumie ciekawe jest. Dzisiaj zagraj w salonie gier Tessera. Nie wiem co to jest, ale gramy na Terana Klema z Grandmaster z teamu P-Line. No i mam nadzieję, że teraz trochę ogarnę te moje mikro.
na początku przeciwko Reaperowi. Bo to śmiech na sali, jak ja mam tracić 3 proby od Reapera, to... Tak jakbym był w Silverze bez obrazy. No ale gramy, gramy. Siema Zero Signal, witam nowe osoby na streamie. Sub-Zero, siema. Coś jak Counter Strike, ale naciągane. Aha. Kłam. Powiem wam, że ogólnie fajne jest streamowanie. Tak jakoś się przyzwyczaiłem w ciągu ostatnich dni do dużej ilości godzin na streamie. Ciekawe czemu. Dobra. Sprawdzamy, czy nie ma jakichś proxy, bo dawno się nie spotkałem, no wiadomo, że prawdopodobieństwo jest takie, że prędzej czy później musimy spotkać proxy, jakby nie spotykaliśmy. Sama matematyka, po prostu. Sam Jusieńk. Nie lubię tych zwiadowców terrańskich. Tylko by blokowali mi ekspansję. Na pewno jest Reaper. No pewnie, że jest Reaper. Zawsze jest ten Reaper. Dobra, zrobię starego, ale... Ale w miarę praktycznego pusha. To przecież nie da rady normalnie. Normalnie. Kurde, on już robi tego Reapera. Naprawdę szybki jest. Na pewno nie mogę szybko tutaj ekspować, tylko jednak trzeba... Trzeba zrobić Mothership Core i Stalkera przed. Stalkera zrobię, tak. Tutaj trochę potańczymy. Ale wygląda na to, że on tutaj nam blokady chyba nie zakłada. Zresztą może próbować, a... Nic mu z tego dobrego nie przyjdzie. Żeby nie zapomnieć, to może Orbita już zacznę. No jest w miarę luzik. No. Dawaj. Jest! Super. Po prostu pięknie. Teraz mogę go jeszcze skontratakować z Zelotą. W ogóle jest fajna sytuacja. Mothership Core może mu niech do maina wleci. No i ta gra to już jest... Ja to rozumiem, taką grę. O, jeszcze nie ma bunkra, bo bez bunkra to świetna zabawa też jest. O, bo on miny sobie zagrał. No, ale nie wystrzelisz. Dobrze, grzeczna mina. Co? Jestem i tam jadą? Serio, gościu? Serio? Najbardziej, gdzie już możesz napisać o tym. Parodia była, to co on zrobił. Chociaż w sumie ja też trochę zapomniałem, że mam ten... przesłać proby.
A, pokonam go już teraz, się będę z nim kurde bawił bez sensu. Już gra wygrana praktycznie. Zniszczył to. Teraz zrobimy jeszcze Robotics Facility, o którym troszkę nam się zapomniało. W sumie powinienem ofensywnie robić to Beanstalkera, a nie tak jakiś słabiak. Dropie z min mi ogólnie nic nie zrobił, więc tylko muszę atakować teraz. Chyba się nie spodziewał tego. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. No i teraz w steampaka muszę się wbić. Aha, on nawet nie ma steampaka chyba. Dobre, mikro. Oj, tutaj troszkę nie najlepiej to poszło. Cztery tylko mi zostały! Wow, ale mi urwał. Nie ma steampaka. Źle zamikrował to. Potrzebnie się pcha w te ranne do końca stalkery. Niby to jest takie, niby poprawne, ale... Jak widać nie do końca. GG! Dobra, easy game w sumie była. Bo na początku stracił Reapera i przez to ja mogłem zrobić tego pusha, na którego on się ostatecznie przygotował, ale też pewnie nie tak często mu się zdarzało stracić Reapera, więc... No. Ale poprawnie robił, że robił bunkiera i tak nie za późno. 357-334 on... gierek ma, więc też w ogóle tak jak tamten poprzedni wariat, milion gier gra. Za esport i żeby Indie wygrał CS i EM. Za to możecie pić też jak najbardziej. Data CV. No te 4 CV, które szły przez całą mapę, to już w ogóle mistrzostwo świata. Witam cię Tchoruk, ciebie też przywitam. Teraz za linkę Indiego i jego GM-a, żeby skilla nie tracił. No to Grzes, widzę, masz tempo jednak. Dobra. Jutro będzie wiadomo, że smartfon już nie działa. Nie, spokojnie, będzie działać, będzie działać. Nie będę w nim specjalnie grzebać. Jak zdrowie Indii, jak dziewczyny? Zdrowie dobrze, dziewczyny no, tak średnio. Chyba, że pytasz się dziewczyn ogólnie na streamie. Siema, Schweningen, witam cię.
Czy dzisiaj jesteś widzami? No zobaczymy jeszcze. Pójdźcie ładnie, w miarę idzie. 32 bonus pula zostało. Na kombinację wypadającego orła 10 razy pod rząd nie ma 50%. To mi się w sumie nie znam. Idziesz z pierożanem. No jadę, jadę. Do TCV. Powiedz mi, jak to jest mieć dywan na klacie. A, że włosy mam. No mam, mam. No facet jestem, więc mam. A czemu przed... Co? Czy jak to przed północą? Czy... Aha, to jakieś pytanie do Vardensara. Mina one shot all day. Dobra. Dobrze to wszystko wyszło. Z mikro. Ciebie też Andrejowi tam oczywiście. Czy będzie jakiś serek? No zaraz zobaczymy. Zobaczymy, kogo mi wylosuje. Jak wylosuje Protosa, mapa będzie dwuslotowa. To robimy Canon Rusha. Jeżeli wyjdzie zerk, to... Znaczy nie Canon Rusha, tylko Proxy Gatey. A jak wyjdzie zerk, to zrobimy właśnie Canon Rusha. Siema Mitroshima, witamy. No, znajdźcie mi kogoś. Dajcie mi przeciwnika. Chociaż może zaraz na betę pójdziemy, bo trochę długo szuka. No właśnie, Penetrator niestety ze mną wygrał. Głównie tym Reaperem, który zabił mi 3 proby. A potem też jeszcze była szansa, ale Penetrator ogólnie dobrze gra całkiem. Pewnie dlatego jest tam ten top 50, czy top tam ileś tam tego Grandmastera. Całkiem nieźle gra. O to z portierem chodzi, że Vardensar zakonfiskował procenty, ale ja portiera przechytrzyłem i teraz pijemy. I tak nie kumam, ale... Ale i tak mnie cieszy, że się dobrze bawicie. Jak zerk to zagra Canon Rusha z Gate'em. Tego za bardzo nie umiem. Znaczy widziałem, jak na mnie to grał Isy, ale w sumie builda do końca nie znam. Poklikaj w telefonie teraz, ja już mam zboczenie zawodowe. Niech to poklikaj w telefonie. Co mam poklikać w telefonie? Jak myślę, czy jestem lepszy, gorszy od Misza? Pod względem skilla w StarCraftie, no... Tak w miarę porównywalny teraz poziom, ci powiem. Porównywalny. Porównywalny. Taki bardzo podobny. No, teraz on wygrywa raz ja, więc pasowałoby. Ten ostatnio trochę ze mną wygrywał, więc może on miał lekko przewagę, ale myślę, że teraz jesteśmy na tym samym poziomie w miarę. Dobra, teraz znowu, więc niestety nie zrobimy ani Proxy, ani Canon Rusha i też za bardzo ochoty na Proxy Gate, nie, na Proxy Stargate nie ma na Terana, mimo że to też jakaś tam forma Olina. To nie, to raczej nie. Blinkstalkerów na tej mapie, no niby można zagrać, ale też nie jest to super mapa pod nie. Ale... Coś może się uda wykombinować, co go trochę zaskoczy, zobaczymy. Na pewno będę musiał trochę poeksperymentować z buildami, które zakładają, że robimy dwa w miarę szybkie asymilatory, bo to strasznie rzadko coś takiego gram. Widziałem, że Lilbo tego zagrania, te zagranie preferuje też często, na dużych mapach zwłaszcza. No to nie jest zbyt duża mapa, więc też jest spora szansa, że Reaper zauważy, co gram. Teraz może spróbujemy to z dwoma Stargate, znaczy z dwoma symulatorami i Stargate, bo... Trzyma pani do tego za dobra, ale... Zobaczymy, co się stanie. O, albo zagram ala SOS. No, czemu by nie? Ala SOS będzie. Widziałem to na smartfonie. Jak oglądałem. Hehe. You have not enough minerals.
Czy trochę Special Tactics? Nie wiem, czy on jest z Grandmastera, czy z Mastera. W sumie gościa nie kojarzę. Gay girl. Ma sens ta ksywka? No niestety jest zwiadowca. Czy mnie nie przyuważy teraz ten jego Reaper, co może tego mojego... tej mojej kropki tak szybko tutaj nie wezmę. Pewnie szuka po mapie Stargate'a. Z tego co pamiętam, po Oraklu się robiło. No dobra, nie no, zrobię najpierw Nexusa. Zaekspowałem, jak widzisz, gościu. Ciekawe, czy zagrał tą Oracle, znaczy tego Reapera ostatecznie. Nie wiem, czy grać dalej tutaj. Dobra, pójdę w Stargate, znaczy w tego, w Twilight Council. Po prostu. Kusi mnie, żeby zrobić Phoenixa, no ale to jeszcze zobaczymy, czy on faktorkę zagrał. Bo coś tam... A, zagrał jednak. O, to Peszek, nie udało się gościu, co? Protoss. Ja tutaj oczywiście już nie będę za mocno pnuć. W miarę spoko. Nie wiem, kiedy to minę do końca. O, dobra, teraz. Fajnie nawet wyszło cała ta gra. To teraz muszę jeszcze... No, tracę jeszcze jedną probkę od tej miny, ale to tam takie straty. Oj, dobrze, nie podoba mi się to. Jak się przestraszył? Reinterpret the stars align shadows.
Jeszcze mina eksplodowała w to wszystko. Dobrze, dobrze, dobrze. Już mamy lepszą ekonomię, to jest pewne. I to znacznie lepszą. Mamy też blinka. Ciepniemy tą minę. Na wszelki wypadek też może po kanonie. Tutaj jest jakaś minka, ale się widzę przedstawiła akurat. On robi dla mnie pułapkę taką, widzę. Kurczę, jakoś tak nie idzie najlepiej ta gra. Naprawdę, zdecydowanie bez szału jest. Co to moje? A, tutaj. Wychodzi na mapę, jak widać. Dobra, udało się zastrzelić Medivaca. Czy teraz zaczynam bronić nagle? Dobra, w sumie może to zrozumiałem, bo tak trochę pokazałem się z agresywnej strony. Zrobiłem dodatku gate'y. Też chyba trochę przesadza, no dobra, dla mnie to dobrze, że się wycofał i się boi. No i stawia kolejną bazę też. O, SCV pool? Nie, on tu ekspuje. To ja tego nie rozumiem, tego zagrania z jego strony. Nie wiem, czy też kurczę nie widziałem, czy coś mi nie leci do maina. Dobra, no ale mi się taka sytuacja nawet bardzo podoba. Nawet bardzo, bardzo podoba, bo ja tutaj darmowe strzały oddam. Thank you.
kurczę. Straciłem kolosa niestety. Słabo jak to przegram. Dobra, jest, są tutaj. Nie ma ghostu, proszę, nie ma ghostu. No, Wikingów też? Dobra. Easy game! Kolas po raz kolejny. 234 APM miał. 36-19 statystyki jest, kurde, wysoko w masterze, bo na pierwszym miejscu tam prawie 1500 punktów, więc jakiś... Chyba nie taki zły gościu. No, jestem 67 w Grandmasterze póki co. Siemalanowiec! Witam nowe osoby. Z portierem chodzi o to, że Warden starcie o procenty przyniesie, ale portier mi je skonfiskował, ale ja przyniosłem i piliśmy. A, ty od portiera z powrotem wziąłeś. A dlaczego portier skonfiskował procenty? Nie kumam. Jak może wam znowu skonfiskować? Gdzie wy mieszkacie? Chyba, że w akademiku gdzieś tam. Podobno w akademikach nie można spożywać alkoholu. Słyszeliście coś takiego w ogóle? Nie, taką abstrakcję. Ale to co, no to no, normalnie to jak sprawdzają tam nie wiadomo co, to jakimś tym, jakimś sznurkiem, wiaderkiem z pokoju liną spuścić, co się wkombinować. Kiedy tego Canon Rusha zobaczymy, jak na zerga trafię. Czemu nie rzuciłem farfielów między bunkrem a platformą, żeby marauder mi były na dystans? Bo no i tak stormy rzucałem. W sumie powinienem właśnie coś centry zrobić. Centry zupełnie nic nie zrobiły. To jest też racja, że powinienem na przykład halucynować archony czy cokolwiek, żeby one były mięso armatnim, bo to bardzo ważne jest. Tutaj zapomniałem, że mam centry trochę. Miałem ich tam chyba 4 czy 5 nawet. Twój portier Indii, nie opłaciłeś go czy co? Jak to mój portier? Jaki mój portier? Nie kumam totalnie. Ach, ty u mnie pijesz, no tak. Co to znaczy all in? All in. All in. Znaczy wszystko stawiasz na jeden atak, na jedną kartę. Tak jak w pokerze, jak obstawiasz całą kasę, to też jest all in i wsterkaw się, to też jest takie, no po prostu wszystko albo nic. Albo wygrasz danym zagraniem, albo nie wygrasz. I raczej przegrasz. No chyba, że się zrobi dużo obrażeń, to wtedy może być dzika gra. Ledwo zakąski przyniósł. Dobra. Zawsze małe rzeczy, ale jesteś lepszy niż Starka. O, gramy znowu na personala, na tego Protosa. To jest gościu, który nie wie, co to jest Mothership Core, więc można by to jakoś wykorzystać, chociażby grając 3 gate'a. I myślę, że coś takiego zrobię. No i tak. Tak właśnie będzie. Tylko, że kurczę, jak skurcz szybek zagra to Oracle, to może być problem. Ale i tak zagram 3 gate'a szybkiego. Chociaż trochę głupie z mojej strony. Powinienem grać jakieś pewnie Phoenixy w miarę szybkie. Good luck have fun. No ale dobra. Też czasem trzeba jakiegoś lekkiego cheesika zagrać. No, miałem robić proxy gate'a na Protosa, ale na tej mapie się nie da zagrać proxy gate'u, bo jest za dużo i w ogóle nie wiem, gdzie on jest przede wszystkim. Więc no.
Dobranoc, Ament. Dzięki za oglądanie. Dobra, teraz lecimy gatewayem. Bez chronobusta się to gra, dla tych co nie wiedzą. Znaczy bez tego popylonie. Bo teraz będzie jeden chronobust. I zwiat po asymilatorze zrobię. Asymilator będzie teraz na 13 supply'u. No i zwiat właśnie. No i już więcej chronobustów nie używam na proby. Zobaczymy, czy będziemy mieli też trochę szczęścia i może on nas nie znajdzie w ogóle na czas. Teraz się zatrzymujemy trochę z probami, bo gramy zolotę. A nie, jeszcze pylon, Boże, jeszcze pylon. Co ja robię, co ja robię? Nie ma go w dolnym prawym rogu. Dobra, wszystko jest ok. Aj, jest tutaj już z wiadem, więc może być w górnym prawym, w górnym lewym rogu. Nie podoba mi się trochę ta sytuacja, no trudno. Co zrobisz? Crazy! Yes, I'm very crazy! So, so crazy. No, teraz ma szansę nie uciec. W ogóle. O, nie uciekniesz, gościu. Ja też jednego chronobusta się rzucę na stalkera. No i można sobie jeszcze dorzucić oczywiście ze dwie proby. To nas nie spowolni. To nas nawet wzmocni. Absolutely crazy. O, jednak zagrał tego Mothershipcora. Ja tak mu będę bić teraz. Stalkera. Znaczy Mothershipcora, co ja mówię, jakiego stalkera. Szkoda, że się nie udało jakiegoś kolejnego strzału tutaj oddać. Chyba nie zrobimy żadnego kontrataku. Oj. Dobrze to wygląda. No, 4 gate'y ma w ogóle. No i miazgunia poszła. Bardzo, bardzo dobrze. Może jakieś dropy Dark Templarów? No nie wiem, czy takie coś się u mnie pojawi. 60 w Grandmasterze jestem. No, może top 50 będzie niebawem. Może pojutrzejszym Intel Extreme Masters.
Dobra, no wiadomo, milion gier ma ten gościu. Teraz zagramy sobie ostatnią gierkę w Hotsa i no mam nadzieję, że się uda Zerga albo tego Protossa zagrać na normalnej mapie, żeby jakieś proxy były, bo to tak beznamiętnie. Nie udawaj, ty dobrze wiesz, gdzie on jest. Dokładnie, Dawku. Map hacking. Teraz tak wiecie, dla AI sobie zeskatowałem złe miejsce. Żeby było, że niby nie map hacking się tutaj odbywa. No, trzymaj się, Karamba. Dzięki wielkie za oglądanie. Dobranoc. Ale co to za dzień? Dzisiaj czwartek chyba, ten czwartek. No. Go, go, go. Czy ja wiem, czy Nexus taka imba wielka? O, znowu nagramy na tego samego. Ale no, Iron Eye. No czemu nie ma fajnej mapy? No i co ja mam na niego teraz zagrać, no? Czy lecimy potem. O, właśnie, Reynora może sobie jeszcze pykniemy przed betą. Bo chyba pójdę na betę, ale będzie też tak dwie gierki, może zagram i skończę. Ale jeszcze sobie strzelimy Reynora, no bo zaraz będzie ta 20. A nie, jeszcze do 23 trochę czasu, to jeszcze może posiedzimy nieco. Zatem no. Like a fun, crazy guy. Też oczywiście można grać 11 gate'a, a potem robić. Kurczę. Robić Stargate'a i potem Feniksy. To też daje nam bardzo fajną sytuację w rozgrywce. Trochę ciekawe i podejrzane, że zrobił jednak tego Mothershipcora. Jednak go gra, jednak wie o jego istnieniu. To już coś. To już coś. Jak się gra Reynora? No musisz bić do StarCrafta. I ja potem zapraszam z mojego kanału, znaczy z mojej grupy IndieSC was do takiej minigierki i się trochę pobawimy. Więc jak ktoś ma ochotę, to niech bije na grupę IndieSC na StarCraftie po tej grze. Myślę, że to zagramy sobie. Teraz dwa asymilatory. Ja dość bezpieczny zwiat robię po gateway'u. Jakbym ja się teraz bał, że on mi zagra coś podobnego, takiego 3-gate'a. Dobra, nie ma go tu. No to teraz Cybernetic Core i podszedł do gazów. No jak będziemy mieli chociaż odrobinę szczęścia, to on będzie w dolnym prawym rogu, miejmy nadzieję. No póki co mam z nim 2-0 dzisiaj na ladderze z tym gościem, więc miejmy nadzieję, że trzecią też ugramy. No myślę, że jestem lepszym zawodnikiem, ale wiadomo, w tym PvP też różnie może być. O! Jak widzicie, ma trochę chronobusta. Troszkę go tutaj zaoszczędził, ale już zużywa na Stalkera, więc może to być jakaś presja z jego strony. Także ja sobie zrobię Stargate'a bardzo szybkiego w miarę. On chyba też zwiadowca będzie mieczył mnie, ale łudzimy się, że nie może jednak. Zaczynamy Warp Gate'a. No, jednak zwiadowca jego może do mnie nie przylecieć. Tylko teraz pytanie, czy zagrać właśnie Oracle, czy też nie. No, skoro on nie wie o istnieniu Stargate'a, to Oracle jest dość zrozumiałym wyborem. Dobra, myślę, że on u mnie nie jest. Kurczę, no teraz nie mam gazu. Nie, no, zagram Phoenixy i 3-gate'a. Takie granie tam. Dla czegoś innego będzie trochę dziwne z mojej strony. Dobra. Jeszcze tylko kilka elementów, kilka detali. Sprawdzimy, czy nie zagrał przypadkiem jakiś. No właśnie, jest coś już. Już coś jest. Chyba lepiej, jakbym kurczę właśnie zrobił.
na tą jego wczesną presję, bo chyba coś takiego się zbliża. Ale taką kurde niby wczesną presję gra... A, dobra, nie robię może jej do końca. Kurczę! O, dobra, jest Solar Tempary. A to też niedobrze przecież. Teraz to on jest crazy. Jest nawet bardzo crazy. Ja nie mam na... Kurczę, opóźniłem Mothership Core i teraz nie mam jak się bronić za bardzo. Niby mam, ale nie mam. Chętnie kolejny Oracle bym zrobił też, to do tego wszystkiego. Staniemy sobie tutaj. Fajnie mu się ułoży Build Order, idealnie wręcz. Chyba będzie olinować mnie tutaj. Ej, ja nie mam detekcji! Oj. Oj. No dobra, nie zrobił Dark Templarów przynajmniej. To wiemy. Też wiemy, że raczej nie zrobił Mothership Core'a, bo to jest po prostu gość, który go nie robi. Najgorsze jak zrobi jeszcze Blinka do tego. Jest na to też spora szansa niestety. No. Czy on zrobił tutaj Blinka? Nie, chyba nie zrobił. Jestem od niego znacznie lepszy. What the fuck? Cross, Scouts. Nie, bo po prostu chyba nie ogarną, że ja zrobiłem zwiad po gejcze. Ale nie, no jestem jeszcze od niego po prostu lepszy, dlatego wygrywam. To nie zmienia faktu, że w PvP było dość fajnie. O, zrobiłem, a nie. Dobra, cały czas top 60. Przez chwilę mi się wydawało, że top 50 było, ale to tak różnica jednej gierki 10 miejsc, to chyba mało prawdopodobnie. Chyba muszę częściej komentować Intel Extreme Masters, bo wygrywam coś. Jak go komentuję bez problemu. Tam jedna przegrana była. No, i do top 50 brakuje 60 punktów. 60 punktów to niewiele. No, jest top 100, to na pewno prędko też nie wypadnę. Dobra, bardzo mi się to podoba. 10 na 10 za dzisiejszy ladder. No dobra, 9 na 10, bo jedno przegrałem. Jak samo poczucie po streamie bardzo długim? Ten Intel Extreme, bardzo dobre. Bardzo dobre. Zwłaszcza, że teraz powygrywałem nieco na ladderze. Czy zebrałem na kompa? Tak, jest DDoS, zebrałem na kompa. Tam to było chyba około 4 czy 5 miesięcy. Był z tej okazji stream 24 godziny, już dwie części z niego są na YouTubie. Teraz wrzuciłem taki cel, w sumie nie wiem do końca takie coś, żeby coś było. Bo w sumie lubię ten pasek, więc niech sobie będzie. Tak jest, będzie dziś Legacy of the Void już. A nie wiem, przecież miałem... Jezu, Raynor Party miał być. Dobra, wbijajcie na grupę NDSC. Czy nie widać, jaki jest podjarany? Tak, nie no, ogólnie dobry dzień jest całkiem. Jeszcze nawet miałem dobry timing na zamówieniu jedzenia do domu, bo przyjechał on w trakcie przerwy, a to wcale nie jest takie łatwe. Kiedy mam zamiar kupić tego kompa? Możliwe, że dopiero za jakieś pół roku. Nie wiem, kiedy mają wyjść te lepsze procesory 6. generacji, te z serii E chyba. Chyba tak to się zwie, nie wiem nawet do końca. Bo już są Skylake'i, te dwa. No i ten 6700K bym mógł zamówić niby, ale z drugiej strony chyba fajnie by było, jakbym jeszcze poczekał na te Extreme, czy no to jeszcze lepsze tam, wiecie, że jest 6-8 rdzeni jakoś. Siema, siema. O, widzę, że jest wystarczająca chyba... Tak, prawie wystarczająca liczba osób na kanale, więc nawet nie trzeba żadnego losowania robić. Raynor Party. Gramy, zapraszamy zaraz.
Jakie słuchawki? Ja mam kierowca PKS takie za trzy dyszki, jeżeli o to się pytasz, o moje super słuchawki. Jakieś ze sklepu tutaj lokalnego, bo w poprzednich mi przestała działać jedna słuchawka, więc no, się przeszedłem, kupiłem, działają. Mi się te popsują, to sobie kupię kolejne. Sorry, indy idę kanapę wyrzucić o 22. A, no bo z rana trochę śmieci mogło tam wynosić w sumie. Może dlatego o tej godzinie ktoś wynosi. Napisz do Intela, w końcu komentujesz IM, to ci może sprezentują za free. Na pewno. Czy w sumie nigdy nie zaszkodzi napisać, prawda? Ale wątpię, że ktoś mi da procesor za 1500 czy za... Albo najlepiej ten w ogóle najlepszy za 4000 około. Warden Sar, już się zapraszam. Jak ktoś nie dostał zaproszenia, to niech krzyczy na czacie pełnym tchem. Dobra, to wbijajcie na grupę IndieSC, bo tutaj jeszcze jest kilka wolnych miejsc. O, Bieniu wbił, super. Szwenigan mówi, że nie mogę brać udziału w minigierce, w której się pisze. Mam mieć handicapa. Indie pacha, co z moją pachą jest? A, bo spocony, tak? Kto by się nie upocił, jak jest gorąco i trzeba komentować, się emocjonować. Dobra, Tchoruka, San. Dobra, Tchoruk ma entering. Dobra, Tchoruk poszedł zrobić reloga. Miejmy nadzieję, że szybko wpadnie z powrotem, no i polecimy z gierką. Parę razy napomknę, że Intel jest do bestii, będziesz miał, no bo nie no, jak porównać Intela i AMD, no to niestety wydajnościowo te procesy Intela no, są lepsze po prostu. Nie trzeba nawet mówić. Na testach to widać. Nie widziałem żadnej osoby, która by streamowała na jednym komputerze i streamowała, znaczy z jednego komputera, a nie z dwóch, i na przykład streamowała Full HD 60 fps na procesorze AMD. Idziesz Elito grać w StarCrafty? Bardzo dobrze, powodzenia. Ćwicz, ćwicz. A jak nie, to idę w AMD, mały szantaż nie zaszkodzi. Ale ja chcę streamować z jednego komputera i mieć zapas mocy i w ogóle, no. No ja chcę, żeby gra mi, żeby wszystko mi śmigało. Trzeba się wykosztować raz a porządnie i... I no, żeby było pod streamy i pod gry. Pewnie i tak ten procesor wystarczy na cztery kolejne generacje. Co najmniej. Dobra, Rorkę też bił. Witamy, witamy. Witamy po raz kolejny z Ilca. No jest Choruk z powrotem, miejmy nadzieję, że teraz zadziała. Okej, okay, Rorken nie zaakceptował zaproszenia, albo znowu Battle.net się z nami bawi. Choruk jest, Choruk wbija. Czy mam poradnik, jak zagrać, jak grać dla początkującego? Albo mogę polecić coś na YouTube. Na moim YouTubie są poradniki ogólnie jak grać. I dla początkujących są też poradniki na Indie StarCraft YouTube. Polecam. Tak jest, jeszcze jeden. No, niech ktoś bije na StarCrafta. Szybko, go, go, ludzie. Jednej osoby brakuje. Z folii do przodu. Dobra. Tu jakiś stary Pentium. Jakbym streamował na dwa pecety, to bym wziął jakiegoś pewnie właśnie dwurdzeniowego. Wykręcił go na jakieś maksymalne tam wartości i tyle, no.
a drugi by streamował. I myślę, żeby było ok, bo gry chyba nigdy więcej niż dwa procesory nie wykorzystują. Takiego mam Windowsa 7 póki co, zrobię update'a do 10 na pewnie nowym komputerze póki co, bo na tym nie chcę może za bardzo kombinować. Jakby mi się jakoś mega chciało, to może tak, ale ogólnie po co tracić czas? Skoro i tak wyższej jakości no, raczej nie zastreamuję, jak zmienię na inny system. Więc to tak niewiele zmieni, żeby nie powiedzieć, że nic nie zmieni. Znaczy wyższej jakości, no i tak stream nie będzie w lepszej jakości, FPS-ów też więcej nie będę mieć w StarCraftie, tam może o kilka, więc tam nie ma sensu. Ale nowym oczywiście będzie no tam 10. Czy mam za kola? No mam za kola takie trochę. 21 lat już łysieje. Czy będzie jeszcze dzisiaj Ladder lub Legacy of the Void? No Legacy of the Void jest planowany po Reynorze i mam nadzieję, że tutaj... No dobra, go chyba. No chyba jeszcze tutaj. No nie, dobra, i tak lecimy. Powinien być Pan Adolf jeszcze przez chwilkę, znaczy powinna być jeszcze przez chwilkę Beta Legacy of the Void. No ale to jeszcze chwila. To nie jest łysienie, to jest dojrzewanie. Jeśli ja mam za kola, to ja jestem łysy, mówi to Czamen. W sumie nawet nie wiem, czy mam za kola, ale wydaje mi się, że mam trochę takie lekkie, no ale nieważne. Utrzymujemy wersję, że nie mam. Młody, gładki i takie tam. Dobra. Go. Pykniemy sobie for fun teraz Reynora, no a potem jeszcze trochę pomiazgujemy ludzi. W becie już mam mastera, więc może jakiegoś grandmastera też tam powoli będziemy wbijać. No i też chyba jest taki moment, żeby w becie powoli zacząć jakieś buildy w miarę opracowywać, bo... Znaczy w grze jeszcze się może masa rzeczy zmienić. Ale myślę, że coś tam można by zacząć opracowywać. Mniejszego bądź większego. No, póki co wiem, że na zergów trzeba chyba zawsze prawie, że robić presję w początkowej fazie gry, bo jak zagramy zachłannie, to zerg może zagrać jeszcze zachłannie i to jest nieporównywalnie większe zachłaństwo, jakie może zrobić zerg w porównaniu do Protossa. Po prostu on będzie mieć 4 bazy, milion drona, a jeszcze 3 pewnie wysaturuje w pełni. Pink power. Dobra, trzeba zmniejszyć muzyczkę, bo tutaj no... O, dobra, medyczka na początek. Co jest? A, nie zapisały się zmiany. Pytanie tylko... A, dobra. No dobrze, jest dobrze. Gramy. No, w tej minigierce chodzi, bo tutaj Vardensar nie gra w nią jeszcze, żeby uciekać od zerglingów. Myślę, że skumał. Nawet... A, jednak może nie do końca skumał, bo otrzymał 2 strzały. Albo nie wymikrował do końca. W ogóle Thoruk ma fajny czarny kolor. Jak Lingi prawie, że. O, tutaj jest Thoruk. Zginął. Skumał teraz już, o co chodzi. Dobra, uciekamy przez creep, nawet nie trzeba steampacka używać. Dobra, pomikrujmy nieco. Dobra, uciekam od tych lingów może. Coraz bliżej 200. O, miliony! O, 50 HP też cały czas mam. Oj, niedobrze. Chwila. Nie widać, jak lingi spadają? Aha, z jakiegoś overlorda pewnie. Kurczę, nie podoba mi się to, ale ja mam cały czas nieużytego steampacka. Easy game. O, ten na creepie stoi, jaki burżuj. A, okej, udało się zwabić lingi na niego trochę. No, ja teraz sobie stanąłem, no i wszystkie lingi gonią jego, mnie nic. Ogólnie fair play. No i teraz ja już bezpiecznie to dociągnę do końca, nie będę zachłannie grał, tylko też na steampacku jednak. Nie ma co przesadzać. No i chyba ostatni steampack ze strony Bicepsora. A nie, nawet nie, poddał się. GG. Najlepszym sposobem na łysiny jest być jeszcze bardziej łysym.
Good luck, Efa. Good luck, Efa. No, od pana Dolfa właśnie, który się pytał, w co będę grać. Dzięki wielkie za wsparcie, pana Dolf. Dzisiaj jeszcze właśnie pogram chwilę w betę. Oj, niedobrze. Schweningena trochę wypchnęliśmy. No i teraz Vardensar. A nie, nie po... A, teraz poleciał od Bicepsora. No dobra, zobaczmy, kogo się teraz uda wypchnąć. A, i Bicepsar poleciał. A, nie uda się wypchnąć Mikiego. Ale to dzikie, no, to jest trochę dzikie, tak. No i dobra, o, idealnie wypchnąłem Mikiego. Tylko o włos, widzę, że w Dark Templarze już lepiej gram trochę. Szwenie, Schweningen, serio nie trafiłeś temu Indiczemu. Tak wyszło. Pomagają tutaj bardzo te znaczniki latających jednostek. Ale mi się dzisiaj dobrze gra, w ogóle, kurde, pokomentuję, to inny człowiek po prostu. Energia, wigor. Zwinność, zręczność, multitasking. Dobra, chyba się zaraz poddam, bo to takie trochę bez sensu, może nawet bym powiedział. Dobra, ale jednak udało się zwyciężyć. Nie wypchnął mnie Thorok. Moment, moment. Lecimy dalej. Dobra, uciekamy maroderem. No, tutaj myślę, że też Vardensar skumał od razu, o co chodzi. Niektórzy nie mają zakoli, tylko im się włosy od ud wycierają. Oj, fuck, zagapiłem się. Niektórzy nie mają zakoli, tylko im się włosy od ud. No ale przecież... Nie wiem w sumie. Nie wiem, jak to działa, więc nie powiem. Ale może coś w tym jest. Ale bardzo mi się podobało, że najlepszym sposobem na usienie jest jeszcze większy brak włosów. Witam, mistrz świata Lkolic. Dowiesz się, Indy, dowiesz? Czego się dowiem? Aha, okej. Kiedyś się dowiem zapewne, tak. Sunti M, jak u Blizzarda. Ciekawe, czy we mnie walną jakoś miną tutaj. Bicepsor. No, Bicepsor się, widzę, tutaj ładnie nawet jakoś zachowuje. Tą walną? Nie, nie we mnie tą minę walną. Co? Co ja zrobiłem? Ty głupcze. O, jaki fart. I zniszczyłem Bicepsora jeszcze miną. O, co za fart. Dobra, chyba za bardzo tryhardtuję. Chyba za bardzo troszkę się staram. Ale nikt we mnie nie rzucał min wcześniej, więc nie miałem ten. Nie zmarnowałem dużo kasy. Ale we mnie też minę rzucił. Przypadkiem na dół się przerzuciłem wyrzutnią. Co za amator. To jest świetne. To uwielbiam wręcz. No, Vardensar chyba skuma też, o co tu chodzi, że jest rakieta. Ups. Ups. No! Zawróciłem! Serwer za późno zareagował. ...26 punktów, dobra. O, pisanie! Dobra, miałem nie pisać, miałem mieć handicapa. Nawet hach najszybciej napisał. O nie, 1200 ms. Zero reakcji było po stronie serwera.
Przelagował faktycznie tutaj. No, ten Vardensar tutaj, no nie zdążyłem powiedzieć. To ciężkie to było. Ever the Politician. Dobra, ja teraz może już odpuszczę. Follow in the StarCraft. Źle napisał i wygrał Bicepsa, który nic nie napisał. Żałosne serwery. Ciekawe, czy Tefel będzie grać w Legacy of the Void, czy zajął się jednak programowaniem. Bo Tefel z tego co ogarnia, tam skończył Politechnikę i... Wow! I mógłby tak zarabiać pewnie z 5 koła na start nawet. Bo on całkiem ogarnia programowanie. Też gry swoją napisał dla tych, co nie wiedzą. I radzi sobie chłopak. No ale wolał też przedłużyć sobie zabawę w StarCrafta, bo... No bo po co mam w zasadzie pracować, nie? No, i tak pracę znajdzie dobrą całkiem... Znaczy dobrą, zależy dla kogo dobrą, ale... I tak pracę znajdzie, więc fajnie sobie pograć w StarCrafta, póki można. Póki jeszcze żył. Ważne, żeby robić to, co się lubi. Ale mnie atakuje tutaj bicepsor agresywnie, z tego bicepsa ciśnie chłopak. Zobaczymy, czy to się na nim nie zemści. No wow, teraz trochę farta było. Czekamy od bicepsora, który mnie chyba ściga tutaj, prześladuje. Oj. Ja z bicepsora coś w plecy chyba tam zaatakuje. Widzę, że zmowa była na bicepsora. Się na niego trochę wszyscy rzucili. Kurczę, serio? Ale mi kruje jak szalony. Po prostu nie znam litości w tym moim mikro. Jak Pacman prawie, tak, no prawie jak Pacman. Też pewnie był tym inspirowany, tylko gorsze. Czemu gorsze? A, bo nie da się zjadać Banelingów. No ja bym nie próbował nigdy w swoim życiu zjadać Banelinga. O, Mike jest. Co ja robię? Dobra, weszło. Ale jestem zły. Pac-Man. No Pac-Man, no wiadomo. Skończę bez punktów, Torg. Nie płacz. Nie chcemy, żeby ktoś płakał na moich streamach. Nas w swój wir wpadnę, taki będzie finał tego, tej gonitwy mojej. Mikey chyba przestał strzelać z wira. Dobra, wciągnęliśmy. Goni mnie. Fuck, nie jest dobrze. A jednak jest dobrze. Looks good to me, team. No i GG. Jeszcze mogłem w pisaniu wygrać, może było jeszcze szybciej. No ale nie, no coś mi się dobrze gra. Dobra. Witam Pawlosek, lol, YouTube. No i poszło. Dobra, lecimy na betę teraz. Zagrajcie jeszcze jednego. Na kolejnym streamie myślę, że może się pojawić.
I teraz tak, beta. Odpalimy betę. No może będzie Rayno na koniec, zobaczymy. W każdym razie jutro też od 12 Intel Extreme Masters, dla tych, którzy nie wiedzą, będę komentować. Zapraszamy, zapraszamy. Warden, sorry. Jak to jest być ikoną seksu? No nie czuję tego, żebym był ikoną seksu, ci powiem. Divinity jest kompletnie. Myślę, że ikona seksu ma jakiś seks przede wszystkim. Dobra, to zwiększymy głośność. Tu zaraz zrobimy, żeby w ogóle było cokolwiek widać. No i dobra. Już było Raynor Party T Slide, właśnie się zakończyło. Indie, oglądałem angielskiego streama, jaki był twój komentarz, jak zobaczyłeś Blink Forward w pierwszej grze Limbo na Innovation. Trochę za późno on był. Powinien na Highgrounda tam się zblinkować, jak była okazja, ale on nie widział, kurczę, że tam... że Innovation ma tak małą armię. Ogólnie on powinien wygrać tym swoim blinkiem z Innovation w pierwszej grze na... na kodzie. Szkoda, że to przegrał. Skoro nie mam, to jestem ufolutkiem. Cud po prostu. Czy tylko u mnie beta wydaje dziwny, czyszczący dźwięk bezpośrednio po odpaleniu? No ale to tam jak raz sobie pyknie, czy tam coś zabrzęczy, to chyba nie jest ten kłopot. U mnie jak komputer startuje, czy tam się wyłącza, też ma takie dziwne rozładowanie napięcia. I słychać takie lekkie strzelanie w słuchawkach. Tak, o tym mówimy, Schwenningen. To grę powinien wygrać zdecydowanie Lil Bo. Ja już widziałem to oczami, jak on ma prowadzenie na Innovation, ale niestety. A, uszy bolą. Gdzie mam karo? No nie mam karo, na czacie byłam przed chwilą. Lizok. Jak dawno nie widziałem, nie widziałem tej emotki. Czy beta trwa do premiery? To może z tydzień przed to ją wyłączył, ale nie wiem w sumie. Pewnie tak, pewnie tak. No w Heroes of the Storm jak było? Chyba trwała do premiery, nie? Beta. Kto gra w Heroes of the Storm, ten wie. Ja w sumie nie grałem, więc nie wiem, ale jak ktoś wie, to niech napisze. U mnie komputer startuje tak, jakby samochód zapalał na najwyższych obrotach na chwilę. Ale to normalne jest, że wiatraki się włączają na pełne obroty przy starcie chyba. A potem tam zwalniają. Tak, mówi Kashi, mi Ravi, więc wygląda na to, że no beta, no jak w Heroes of the Storm tak było, to pewnie w StarCraftie też będzie. Nie wiem na 100%, ale tak myślę. Mragogo, w betę coś sobie zagramy. Oczywiście przeciwnik widmo. Sami teraz widzicie, o tutaj, no dobra, przełącz się sceną. No teraz tutaj, nie ma żadnej ramki, nie ma niczego. Po prostu gramy na ducha. Na człowieka, który jest, ale go nie ma. Protoss. Dobra, jedziemy adepty. Na adeptach bijemy GM-a. To jeszcze zagramy tego builda, że no tak dużo i szybko tych adeptów robimy. Jeden gość już w miarę je skontrował, ale i tak wygrałem wtedy chyba. Z jednym zergiem przegrałem. Ogólnie statystyki mam bardzo dobre. W becie. To jest co łatwo wygrać w becie, to polecam Build Order. Właśnie ten, który teraz gram. On zrobi zwiat po gatewayu, ale tam, może, nie wiem, po pylonie chyba nie zrobi. Po gatewayu wygląda. No nieważne. Teraz tak, Cybernetic Score. No i pylon. Pylon też będzie. No i chyba będzie easy game w miarę, bo on nawet ma strasznie późno Cybera samego w porównaniu do mnie.
Katana, jego ksywka. Katana! Jakoś tak może ewoluuje też tego mojego builda, żeby w ogóle go jakoś zoptymalizować, a nie, że potem mam milion surowców niewydanych. Teraz zbieramy już na 2 gateway'e po wydaniu kasy na kolejne 2 adepty. No i build jest całkiem spoko już. Bo nawet będzie jakaś taka leciutka perfekcja. Wydaje mi się, że mógłbym go jeszcze odrobinę usprawnić, jakbym miał po 2 proby na asymilatorach najpierw. Znaczy na tym drugim, znaczy albo później do tego drugiego asymilatora proby, bo mam leciutki teraz, tak, odrobinę za mało minerałów o 30, ale to tam takie mieć. No, zagrał też 2 adepty. Zaraz się będziemy bić adeptami. No, troszkę szybciej też te gatey powinny być. Troszeczkę. No, ogólnie jest całkiem okej, myślę. Zwłaszcza, że jeszcze Mothership Core zrobimy za moment. Chyba tam nie robił żadnej technologii specjalnej. Czekamy, aż mu minie teraz. O, fuck, zrobił jednak. Jednak zrobił coś latającego. Pewnie Oracle. Chociaż czy zrobił to Oracle, bo jej coś nie widzę. Coś się jej tutaj nie widzę. Easy game. GG! O, to był Grandmaster. Ten katana coś tam. 223-194 ma statystyki, a nie podołał mojemu buildowi. Hehe. I'm an engineer. You cannot stop my build. Gramy dalej. Więc myślę, że szansa na was do Grandmastera też jest bardzo duża. Spadam mi dobranoc, mówi Andrzejo. Dzięki wielkie za oglądanie w takim razie. Kanapka? Co? Siema, Paweł 090. Gram obecnie w betę, jakby co. Trochę mi szkoda tych, którzy chcą zagrać w Legacy of the Void, ale ich organizm nie nie toleruje laktozy. Nie wiem, o co chodzi. Go, go, go. Kolejny mecz. Porozumiem, że pewniejszych buildów na razie nie ma. Teraz to już w ogóle. Aha, znowu gramy na Grandmastera jak katanę. Nie wiem, czy znowu zagrać na niego to samo. W ogóle gość też. No, zrobił Stargate, ale mnie nie skontratakował, mimo tego, że miał
Photon Overcharge to jakaś magia dla mnie. On na pewno nie jest dobry. Znaczy, szansa, że on jest dobry w Heart of the Swarm jest bardzo niska. Może sobie wbił jakiegoś tam mastera i tutaj w becie od samego początku ciśnie i dlatego tutaj jest jakiś Grandmaster. Teraz gramy jakoś ciut normalniej. Ciekawe co on w ogóle tutaj jest w stanie zagrać w tej całej becie. Zrobię zwiat nawet po pierwszym asymilatorze. Ciekawe co, jakie buildy on ma, co on umie w PvP. Bo ja tak w sumie tylko tego jednego builda w miarę ogarnąłem i potrafię zagrać. Teraz go ostatnio jeszcze trochę usprawniłem. Także mogę nim dużo zdziałać. Na pewno zrobię też drugi gateway, bo co? Nie ma żartów. Pewnie znowu obawia, że mu to samo zaserwuje, ale teraz... O, ekspansję, tak? No, ty farcie jeden. Chyba builda ma dobrego całkiem, ale i tak go będę cisnął. I to bardzo mocno. Aha, w ogóle on... Tak, gościu. Gościu. Nie, ja go cheezuję, bo to nie ma opcji. Nie ma opcji, żeby on zaekspował, jak ja ten mam o tyle szybszego Cybernetic Score'a. I zrobimy Olina z Adeptami oraz Stargate'em. Więc nie też taki kompletnie typowy, ale podobny. Myślę, że już nie będę robić za bardzo probek, chociaż jeszcze kurczę dwie by się przydały. Ale zrobię Stargate'a, tak. Nie ma opcji, żebym tak zaekspował, wiesz, to spoko, to gościu. Z czym do ludzi. Mothership Core pewnie zrobi i teraz będzie sobie ten kombinował z obroną jakąś. Nie no, nie stać mnie na robienie probek. Jeżeli ma to jakikolwiek sens. Jeszcze musimy na pewno Pelona dostawić, żeby Oracle w ogóle stworzyć. Nie no, easy game. Jak na mój głos póki co jest, chyba że ja o czymś nie wiem. Oracle na pewno zagram. Bo on będzie robić też adepty, żeby skontrolować to co ja gram. No a wtedy adepty nie strzelał w powietrze i straci ekonomię. Genialne. Czy nie wiem, czy z dwóch gate'ów, czy z trzech tylko nie zrobię. No, z trzech gate'ów tylko zrobił. Nie wiem, po co mi aż cztery. No, dokładnie, robię jakieś stalkery. Jeszcze nie ma Mothership Core'a, nawet nie zrobił go. Co za zachłannik jeden. Nie wierzę, duchy chyba przechodzą przez to. O, zapomniałem o jakimś stalkerze, kurczę. Tak czuję na siłach. Zgunia. Wiesz, zaraz będziemy mieć tutaj cokolwiek. Oh fuck, straciłem. O, radził tutaj wszystko. O, może się ze mną bije. No to ja bym tak nie robił, ale...
Można próbować, prawda? Easy game! Ciekawe, nawet miał pomysł, no ale wydaje mi się, że nie ma szans, żeby tak skontrolować. I nie będzie jeszcze Reignor Party, bo mnie nie było na pierwszym. Zobaczymy jeszcze, póki co idzie całkiem ładnie. Ciśniemy Grandmasterów. Kiedy kolejny 24-godzinny strumyk? Gdzie póki co komentuję Jema, no i wtedy, no oczywiście z oczywistych względów nie mogę robić 24-godzinnych audycji. Bo muszę na kolejny dzień być w miarę dyspozycyjny. Więc no jak już to pojemy jakoś, ale też nie wiem do końca. Spadamy dzisiaj, dzięki Indii za grę, za stream i za komentarz. Dobranoc. No trzymaj się, Wandersar. Dzięki ogromne za oglądanie. No Linka Karo wygląda na to, że zaraz do pracy idzie. Będzie tyrać. Na chleb. Ja zdycham od opału powoli od kilku dni. No ja też mam ciężko z Schweningen. Wersję beta trzeba zakupić, czy też można za darmo do premiery cisnąć. Jeżeli kupisz teraz pre-order, czyli no wcześniej, znaczy zanim gra wyjdzie, to tak jakby już za nią zapłacisz, to możesz grać również w betę. To też zakupienie wcześniejsze StarCrafta trzeciej części, Legacy of the Void, to też ci gwarantuje granie w becie. Masz odblokowaną. Stary Hawk Zerg będzie moim przeciwnikiem. O, Kamel jest, witamy. Witamy, witamy. Impecelen też witamy oczywiście. No i dostaniesz właśnie z automatu, jak kupisz sobie pre-order i... No i z tego co takiego, no w, znaczy w Heroes of the Storm dało się grać do samej premiery w betę, no a potem wyszła gra, no i graliśmy dalej po prostu. Więc myślę, że będzie podobnie ze StarCraftem, czyli nie będzie momentu, w którym beta po prostu zniknie i nie będzie bety. Tylko cały czas pewnie będzie trwać, bo czemu by nie. Albo możecie Blizzard oflagować i zostaniesz dodany do beta testów, ale to jest takie, wiesz, no. Może dostaniesz, może nie dostaniesz, nie wiadomo. Zrobimy sobie adepty na Zerga oczywiście, bo co innego ja mogę zagrać jak nie adepty. Ale teraz trochę zmienimy też builda, no i damy radę jeszcze. Gra nie powinna być specjalnie też trudna, bo gramy na jakiegoś diamenta. Co prawda przed chwilą mi właśnie dwa razy wygrałem z Grandmaster Protossem w tej becie, no ale to... Jak sami widzieliście, te gry były niezbyt trudne, mimo że gościu miał tam chyba już 500 gier, czy tam 400 około rozegranych. Także cały czas ta beta jest dość świeża, dość nowa. I nikt nie wie, jak w nią grać. Ciekawe, co on zagrał. Chyba już wie, że będą jakieś szybkie adepty. A może nie zna tego buildu. Kto go tam wie?
Kiedy jem? No o 12 będzie kamel jutro. Już komentuję od 2 dni jem, a dzisiaj też była taka audycja około 9 godzin. Niecałe dzisiaj, wczoraj było tak chyba 9 właśnie. No i komentujemy sobie. No i teraz jeszcze po streamie zrobimy audycję z ladera, co by zbić bonus pula, bo ten jem będzie trwać łącznie 5 dni, jeszcze jutro, no i weekend. Zatem nie chcę przypadkiem Grandmastera stracić przez bonus pula, ale zrobiłem to 60 GM-a dzisiaj. Nie żebym się chwalił, ale zrobiłem to 60 GM-a. No i całkiem gładko mi idzie nawet, o dziwo. Ciężej było bić Grandmastera niż te top 60. Troszkę powinienem później wysłać probę do drugiego gazu, bo przez to mam odrobinę za późno gateway'e. No i też tego gazu za bardzo nie użyję, więc w ogóle bez sensu trochę. No, w sumie może lepiej mieć gaz niż go nie mieć. O, zaekspował. O, Roach'a będzie grać. No, jeden sensowny zerk się widzę trafił. No trochę za późno też ta probka tutaj przyjechała, no dobra, i tak go ciśniemy. Anulujemy je oczywiście, kurczę, mogłem jeszcze jednocześnie tutaj wbiegać, trochę szkoda. No on chyba to już przegrał, tracąc tyle dronek, ile do tej pory, to już jest dla mnie fajna sytuacja. Teraz muszę już tego przyzywać jednostki i nie zrobić jakiegoś głupiego błędu. Nie no, łatwa gra. Samymi adeptami go... No nie no, miazga, kompletna miazga. Ale już te adepty ogarniam całkiem nieźle. A, nie będziesz mógł śledzić kamel. W ten weekend też, nie? Nawet weekendy już musisz pracować. A, jeszcze 10 i będzie ogień. Aha, poklepanie po plecach to ten ogień, o którym mówi Linka Karon. Super. No, Intel Extreme Masters powinien być w marcu, tak jak Linka pisze, ale chyba nie do końca o to kamelowi chodziło. Także komentowałem dzisiaj, wczoraj, no i jeszcze jutro, pojutrze i pojutrze będzie. 5 dni trochę maratonu, ale dajemy radę, jest całkiem spoko, chociaż poziom gier mógł być wyższy, no ale to jeszcze jest ta faza, w której są niekoreańczycy. Jak brutalnie. Szkoda, że Rain zrezygnował z turnieju, bo byłby dobry bardzo Protoss, taki totalnie topowy. Kiedy kolejny Indie Cup? No może nawet w tym miesiącu uda się. Ktoś wie, po ile karnety na IEMA będą? No myślę, że nikt tego nie wie. Znowu zerk. Rabel Rousey zerk z diamentu. Co dziwne, że mi losuje diamentów, jak pocisnąłem przed chwilą dwa razy Grandmastera, jakiegoś Mastera też. Diamenta przed chwilą. No dobra. Gramy. Ładnie się proby poustawiały na minerałach. Draszuje pieroga. Na pewno. Ha.
Kredyt za donaty trzeba spłacać. No chyba nikt nie mówi, że bierzesz kredyt, żeby donaty robić. To nie hazard. Speedadalingów robi. I też zaekspował, jak widać. No, jego otwarcie jest całkiem niezłe, jeżeli chodzi o skontrowanie mojego zagrania. Ma on szansę. Znaczy, no, w normalnej grze na takiego już dobrego gracza, pewnie w Legacy of the Void, no jakbym jeszcze lepiej grę poznał, to bym nie grał tego, co zamierzam zagrać, ale bawimy się. I tak. Jeszcze. Teraz ten build powinien trochę lepiej wyjść. Trzeba takie adepty i Voidreje, może. Tak niby lepiej, ale... Ale też nie do końca. Jeszcze chwilka. Teraz jest lepszy timing na gatewayach troszeczkę. Powinna gra wyjść też trochę lepiej. Blokujemy go tutaj, żeby nie biegł do swojej bazy przypadkiem. Dwie królowe robi. Bo zapomniałem o jednym... Kurczę, nie jest dobrze. Perfekcji to w tym moim zagraniu teraz nie ma za wiele. Ale jak nie zrobił Roachy, a chyba nie zrobił, to raczej wygramy i tak, bo bez Roachy tego nie skontrujesz, nawet jakbyś chciał. O, dobra, teraz zaczyna dopiero robić. Dobra, będzie easy game. Easy game, easy win. Chociaż, kurde, cztery królowe, to sporo zrobił tego nawet. Z tego Stargate'a jednak nie zrobię, no ale mogę go zbudować, więc zbudowałem. Przed dobrym wyjściem co te królowe też, nie oszukujmy się. Nie robię transfuzji? Gościu! Oj, gościu, co ty robisz najlepszego? Dobrze, widzę to. I chyba Roachy robią tutaj największe obrażenia, więc je powinienem fokusować. Kurczę, narobił tego. Można to bronić? Tak, kurde, nawet dobrze to zagrał. Pierwszy zerk chyba będzie, który się obroni przed czymś takim. Aj, zauważył centry. Dobra, potańczmy trochę adeptami naszymi. Bo nie zauważył, że go tam cisnę. Templar!
Grunt, żeby się nie pogubić w tych naszych halucynacjach. Kurczę, tutaj nie, no zrobię tych crouchy. Ładnie się teraz rozdziela, no jakiś nie taki zły gość z niego wygląda na to, że jest. Dobra, napiszemy mu, że się wybronił. No dobra, to jednak w miarę mu poszło. Myślałem, że easy win jak zawsze. Natomiast ładnie też przerobił tych dronek dużo. A też mogę trochę lepiej to zagranie w ogóle zrobić. 154-134 jego statystyki. No dobra, to jeszcze jedną. Jedną gierkę, no i tyle myślę, że zakończymy. Tak, zaraz może w Legacy of the Void się zerku uwolować przeciwko Protossowi, a nie na odwrót. O, popsuł mi się linki, nie mogę klikać w linki. W końcu jakaś miła dziewczyna o tobie myśli. Co? Dobra, gramy dalej. Znowu na Zerga z diamentu, jakiś fighter. Nie wiem, czy to adepty, czy jednak... Dobra, spróbujemy może coś innego. Chociaż i tak musimy jakąś presję wywrzeć. Bez presji to nie gra, to nie robota. Co to za relak za 500 zł kokaina? Nie wiem, po prostu tak wrzuciłem sobie, o. Nie było pomysłu, a lubię ten pasek, więc jest takie coś. Świetna recenzja Laos Pompka filmu. Idealna wręcz. Śmierć w Wenecji. Nie wiem co to w sumie jest, ale nie wiem czemu znam tytuł. Dobra, pobawmy się trochę jakimiś proxy oraklami albo czymś takim. Oczywiście zaekspujemy też. Tutaj Forgate'a, ciekawe czy w lot również wchodzi. Nie no, grałem teraz cały czas z Forgate'a z adeptami. Chyba, że ci chodzi o zwykłego. Forgate'a. No ale też jest mała szansa bardzo, żeby to weszło, taki Forgate'ik zwykły, bo... No jest duża różnica tutaj. Zergi mają o wiele szybszy dostęp, no i ten poprzedni mnie skontrował roachami. Ciekawe, czy to był pierwszy zerg, który w ogóle cokolwiek ogarniał. Tak trochę to wyglądało. Dobra, idziemy teraz sobie zaekspować. Przed ekspansją. Kurczę, no ja muszę zrobić chyba pylona jeszcze. No, muszę. Chciałem bez, ale jednak muszę. Nie chcę, ale muszę. Super. 10 na 10. Do tego overlorda. No jak to nie uciekła dropka? Co tam ma znaczyć? No i straciłem dropkę, no nie. Jeszcze jedna Oracle będzie.
No i teraz przemikrujmy co nieco. Dobra, nie zginęła na szczęście nasza Oracle. Ja zagram Greedy też do tego bardzo. Oj. Dwie królowe plus spor, no chyba się nie uda. Co? Speedy? O, a no tak, że on może transportowanie zrobić. Boże, a ja tu se gram 3 expy. A, luzik. No dobra, nie wierzę, że tam zaexpowałem, wygląda na to. Dobra, ja może wezmę z powrotem te oracle do bronienia się, a nie takie jolo. No, póki co jest dobra zabawa. Dobra, chyba zagram jakieś sobie Master Depty czy coś podobnego. Jakiegoś na pewno sobie Robotixa muszę zrobić. Kurczę, szkoda trochę tych... Nie są Baningi. To są Baningi! Fuck! Możesz ty gościu. Możesz ty podstępniku. No nie wiem, czy Feniksy wystarczą, ale może. Może jest jeszcze cień szansy na tej ekonomii mojej. Kurczę, weź tu graj z takim zergiem, panie. A się skupiłem? Jak nigdy. Pytanie, czy on jakichś mutalisków, kurde, nie zagra, ale chyba po prostu hydry. O nie. Mamy ekonomię. Jest masa teraz rzeźba. Harmonized.
No bo w sumie... Hydry. I masa ekonomii dalej. Extrapolating strings. Oho. Oho. Lurkery, orzesz ty dziwaku. Kurczę, weź z tym graj. How to deal with this? Dobra, stanę tutaj, może wam pewnie dropy mi znowu zrobi na mnie minerałów. Stasis Fielda. Dobra, nie ma kontroli. Jest pytanie, czy on nie zajął... Czy on ma hajwa, czy on nie ma hajwa. Zrobił ultry, to jest chyba przegrana gra. Ale jak jest teraz Hydra, Lurker, to myślę, że damy szansę. On robi hajwa teraz, o, dobra, jeszcze jest ok. Trochę szkoda, jakby zrobił... O, to niepotrzebnie zrobił. To jest szkoda, jakby się pojawiły mimo wszystko te... Co jest? Aha, jednak zrobił tutaj te dropy z lurkerów chyba, może nie, nie wiem. Nie wyszło mu to w każdym razie. Dobra, wychodzimy trochę na front w końcu. Trochę za późno tej gazy zajmuje. O rany. No jak mają kolosy lurkery kontrować w taki sam zasięg ma jak największy. No super, jeszcze rawagery. Bo muszę stormy po prostu zrobić w dużej liczbie, bo inaczej tego nie widzę. No, musimy go multitaskingiem zajechać, bo ja tutaj normalnie nie wygram z tym Zergiem w normalny sposób. No, zobaczę mojego starporta chyba. No, tylko multitaskingiem to wygram. Bo inaczej to będzie ciężko. Steve.
Kurczę, to silne jest. Mega silne. Dobra. Ten kurczę mnie tylko raz chyba musi złapać i porządnie. I to będzie jego gra. Bo za wolno ekspuje to o wiele. Tutaj w ogóle się mogę chyba przeblinkować i zniszczyć tą kolejną bazę. Za mało warpizmów też mam, bo potraciłem. Okay, nie ma też Oracle za bardzo, nie ma szansy na nią, bo Stargate'a straciłem. Trzeba więcej eksplować zdecydowanie, bo się ociągam. Ale jak to? Protoss musi eksplować? What is this? Dobra, jakaś frontalna wymiana zdań. O, Rauchess szybko się podziemno. Nie wiem, czemu kolosy mają mniejszy zasięg od lurkerów. Szukajmy sensu. Zupełnie tego nie kojarzę, że lurkery kontrolują kolosy. Prędzej taki sam zasięg. Ale jak można zmniejszyć zasięg kolosom i lurkery mają 9? To dziwne jest w ogóle. Ja się nie znam, ja nie robiłem nigdy gier. Co zakopał Ravagery? Serio? Już one nie strzelają tak. Lurkery są mega silne. Gościu, co ty robisz? Jeszcze wdepnął w to, w co nie powinien wdepywać. GG. Dobra, wygraliśmy. O, okej. To powoli będziemy chyba kończyć. Żegnamy Linkę Caro ze streamu. No i też tym samym kończymy właśnie audycję. Bo ja oczywiście muszę jutro też wstać w miarę wcześnie. Ale no. No dobra, niech będzie, że jeszcze raz Raynor party zagramy. Tutaj niektórzy na pewno czekają. Ja nie, lurkery wydaje mi się, że są za silne, ale to też takie jest dyskusyjne. No bo niby zagrałem mało gier, ale wydają się mega silne. Takie aż zbyt przez tą mechanikę zbijania się w kulki w całej armii naszej. To jest mega silne. Dobra, wbijajcie na grupę Indiesce na Europie. Znaczy w Hotsie. W Europie. Da radę wysłać mi rybkę z tym forwardem. Chciałbym zrobić tutorial budowania swojego builderu u siebie na streamie. Co ty na to? Może sam coś takiego też zrobię. Nie wiem, ale ten. No mogę ci wysłać, tylko napisz do mnie na maila i nie wiem, z której gry w sumie chcesz. Bugi. Nie wiem, z której gry chcesz w sumie, więc musisz powiedzieć, z której gry mniej więcej. Ten stream będzie też na YouTubie, jakby co. O której jutro komentuję, o 12 około jest start. Interact Stream Masters i będzie grupa CID. W grupie D znajduje się Nercio, polski zawodnik oczywiście, no ale najpierw grupa C, w której jest State, Lambo, 4GG, U-Thermal, czyli dwóch Terranów, Protoss, Zerg. No poziom nie będzie powalający raczej w tej grupie, ale w grupie D będzie sporo emocji, myślę. No i w grupie D chyba jest też, no, jednak wyższy poziom. Dobra, no to sobie pykniemy jeszcze właśnie Raynor Party z widzami i na sam koniec. Dzisiaj, kurczę, posiekałem w tym Raynor Party.
Dodaj może jakieś ciekawe motywy z widzami, ale do czego? Biorę dwóch widzów i kastuję gierkę, ale będą słuchać streamu, będą podsłuchiwać. O! Daniel Bugi miał w pracy na hali 46 stopni, więc ogólnie to pozdrawiam. Masakra. Kobiety mają to do siebie, że na początku ci powiedzą, że nawet lepiej, a potem twierdzą, że i tak to mężczyzna powinien utrzymywać dom. Zarabiam i to nie jest najwyższa krajowa. O Boże. Wyobrażacie sobie, jak się spotykają ludzie i taka bieda w Polsce go nie planuje, że a ja nie zarabiam minimalnej krajowej. Ciekawe jak u mnie będzie. 1500, panie. Brutto. Pan widziałeś kiedyś w ogóle kwotę netto wysoką? Też nie wiem, czy będę kogoś w ogóle pracować, bo po praktykach jakoś mnie nie ciągnie do pracy w szpitalu, chociażby jako informatyk. Jak tam nawet na pastę termoprzewodzącą nie ma kasy, czy inny wiatraczek, czy zasilacz. Dobra, wbijajcie na kanał IndieSC. No, dawajcie, dawajcie, bo jest za mało osób póki co. Chyba trzy wolne miejsca są. Tak jest, wbijajcie na Reynora. Jakaś reklama była, ja nie puszczałem żadnej. Chyba, że dopiero włączyłem stream reproduktor, w takim razie witam cię. Murzyn reklamuje Ceneo, super. No dobra. Na Mariego zaproszę jeszcze raz. Ale nie wiem, którą grę chcesz, Bugi. Jakiś udany i na Zerga, co ci nie wyszedł. Ale to słabo trochę zagrałem na Zerga. Ale dobra, zaraz, zaraz. Na razie wnowię z wrażenia. No ale już trochę zmęczony jestem. W sumie cały dzień stream, fajnie. Indie informatyku, mam do ciebie pytanie, da jakoś łatwo ustawić Windows 7, żeby komp mi sam się sam wyłączył o jakiejś godzinie. Ja do tego celu używam programu. Czekaj, już ci piszę, bo coś mi się jak zwykle zacięło. Aha, nie mogę pisać po prostu na czacie. Czasem mi się coś buguje z czatem w ogóle i taki ten. Ale na Gmailu też mi się to zdarza. Trochę to podejrzane. Okej, okay, moment. Napisałem ci teraz na czacie, jakiego programu używam, żeby mi się komp wyłączył o ustalonej godzinie. Może zrobimy jakieś 2 na 3. Co sądzę o Windows 10? No jeszcze nic nie sądzę, bo nie miałem go, ale podobno jest dobry i na pewno na niego przejdę, jak będę mieć nowy komputer. Bo chyba też jest tam trochę lepiej zoptymalizowany, przynajmniej mam taką cichą nadzieję, że wszystko na nim będzie lepiej działać. No i też większość rzeczy będzie wydawana na Windowsa 10, sterowniki, bla 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 i tak dalej, nie? Wszystko będzie pod 10 teraz zrobione. Także zawsze najlepiej mieć najbardziej aktualną wersję, chociaż ja 8 ominąłem szerokim łukiem. Bo nie chciałem się z tym babrać. Jak usiadłem do ósemki ze dwa razy, to podziękowałem. Ale się, no po prostu się w nią nie zagłębiałem. Jakbym tam pewnie poklikał więcej, to podobno tam też była trochę szybsza niż siódemka, ale to. Póki co i ta siódemka działa dobrze. To tylko build order. Właśnie ja tam nie najlepiej tego build ordera zagrałem, bugi na tego zerga i w ogóle.
Więc ja jeszcze muszę to dopracować. Może nawet na sucho sobie to poćwiczę, żeby to była jakaś perfekcja i może przejście w coś latającego, bo tam mam nadwyżkę sporą. No dobra, zagramy sobie takiego kameralnego Raynora, bo nie ma tam ludzi, już wszyscy pewnie idą spać czy coś. Albo nie chcecie już grać Raynora, więc może zmienimy na coś innego. No ale już ogólnie ludzie pewnie właśnie się zwijają. Ja chyba dzisiaj jest 12 godzin streamu, tak zrobiłem. Około, czy tam 10, 11, to coś takiego. Ale fajnie się streamuje coś. Dobra. Magik skocz po frugu, pozdro dla kumatych. Ja używam CWK i polecam banalnie, jest zadziała. O, jakiś tam problem. No ja też tego... Ej, oj, przypadkiem, bo tutaj mi coś nie działa. Ciemność widzę. Tutaj też można to zrobić, dobra. Czy jutro streamuję też Nercia? No mam nadzieję, że będzie też Nercia. No ja niestety gier nie mogę sobie wybierać, tak jak Bay Street TV. Nie wiem czemu nie mogą, ja nie mogę, nie dostałem odpowiedzi. Oni też chyba mogą do gier wbijać. Ale mam nadzieję, że będzie Nercia pokazywany. Bo dzisiaj też tak było, że w pierwszej grupie, tam grupie A oczywiście, dwa pierwsze mecze były równolegle, no bo są dwie pary w grupie, nie? Więc pierwszy był równoległy, pierwsze dwa były równolegle, a potem każdy jeden mecz był pokazywany. Pewnie dlatego, że z czasem nieźle stali. I mam nadzieję, że właśnie tak samo będzie jutro, czyli w grupa Nercia będzie pokazywana cała i nie przeoczymy żadnego meczu, że przypadkiem nam tutaj nic z Nerciem właśnie nie uciekło. A Meriny na koniec mnie dobiły. Myślałem, że to zrobię w ogóle bez zakopywania, no ale jednak nie, jednak nie. W ogóle wszystkie jednostki są tu praktycznie zgrupowane. Kto to został? Mawari. Ale te lurkery imba. 4 zasięgu tutaj tylko mają. Nie no, 4 to za mało jak dla lurkera, ale te 9, to, które ma, to jest przesada. Zagrałbym z tobą, ale nigdy nie grałem StarCrafta. Mówi Black is not Black. Ale możesz ściągnąć sobie startera i sobie troszkę ten pograć, bo to jest za darmo. Starter tam chyba nie ma meczów rankingowych i całej kampanii, ale mógłby spróbować. Mawari elegancko zgarnął pierwszy ten wyścig. Kąt podpalił, alleluja. Także miejmy nadzieję, że jutro nic nie będzie, żadnego problemu z tym, żeby pokazać również Nercia. Gle, Immortal sami przeszedł przed chwilą? A się ruszył się? Dobra, pobiegajmy trochę, bo... Gdzie więcej emocji. Powinien szybciej wypluwać kulki ten gościu. Ciekawe, czy oni w ogóle jeszcze rozwijają tego Raynora, czy go po prostu zostawili, bo powinni go rozwinąć do tego stopnia, żeby był jakiś tryb na przykład, że szybciej się kulki pojawiają, że ogólnie jest bardziej tak dynamicznie, bo w momentami to tutaj jest naprawdę tak, że zanim się to rozkręci, albo jak z tymi Dark Templarami, tam powinna być chyba także jedna umiejętność się szybciej, albo że umiejętności się w tych Dark Templarach, że trzeba poza mapę wyrzucić, to tam... że one się szybciej odnawiają, wtedy jeden na jeden nie byłoby takie nieciekawe. No się da się tutaj tak wygrać, bo już takie myki człowiek wymyślił po tylu Raynorach, że się da. Ale no. Mawari ciśnie dalej. Mawari też widzę biega. Ciekawe. O, przekręciłem niepotrzebnie tą tarczę. Dobra, moment.
No nic, żyję. Dobra, no nie wygraliśmy Dark Templarów za bardzo. Go, go. Chyba Mekis odpuścił. A nie, jednak nie odpuścił. Myślałem, że się poddał, jeżeli chodzi o Raynora. Wszystko było słychać. O nie! O nie! Ja też pamiętam czasy mistrza Jajby. Z Jajbą nawet grałem w StarCrafta 2, tam chwilę on próbował, ale nigdy nie trenował specjalnie drugą. Mistrz też próbował grać w StarCrafta 2, ale miał opis tam, że wbija Grandmastera, ale ostatecznie na Masterze się zatrzymał. Draco też tam miał swój epizod. Aj, nie wytrzedziłem Mikiego jednak. Nie udało się. Żartowałeś, reproduktor. Nie, no ja widzę, kiedy idzie dźwięk na stream, a kiedy nie. No spoko, Bugi. Tylko powiedz, o którą grę w miarę chodzi. O, na tego Grandmastera ci mogę dać repkę, bo na niego weszło. Tą pierwszą z The Descent Terminal. Tego ci mogę dać, na nim zadziałało. Mikey się zakrzątał. Kompletnie. Trzymaj się, Bugi, dzięki za oglądanie. Musisz tylko z Battle.netu to ściągnąć. Łopca się zmienia. Mikey chce o pizzę ze mną, widzę, zagrać. Nie, ja już nie popełnię błędu ze laserem. Nie gram o pizzę, Mikey. Już laserowi muszę kupić pizzę. Już mi się to nie podoba, bo dużą muszę mu kupić. Jak mogłem to przegrać z laserem? No większość wygrywałem, teraz zacząłem przegrywać. No nie, no po prostu, aż mi przypomniał. Bo w tą minigierkę grałem z laserem, dla tych, co nie wiedzą, i poległem niestety i będę musiał kupić mu pizzę na jakimś evencie. Poleciało. Nie, to nie. No, rozkręca nam się troszkę ultralisk. No dobra. 20-20. Na czym polega ten starty do StarCrafta? No, że masz pewne rzeczy w grze odblokowane, które możesz grać. Chyba arcade i customy są odblokowane w pełni. Czyli salon gier tak zwany i... No i możesz sobie pykać, nie? Jakieś tam chyba misje w kampanii też są odblokowane. No, więc można troszkę sobie pograć, nawet nie płacąc za grę. I no, i tyle. O, Mimika, znaczy T-Slide. Wyeliminowany. Nawet w miarę kumam, jak się pojawiają te wybuchacze. Mikruj, synu. Aj, go zablokowałem ciałem, jak pro gamer. No nie. A, dobra, jednak stoimy w bezpiecznym miejscu. O, bieg Majki wybuchające, taki prosty błąd. Jak to zmienić klawiszowe? Opcje, hotkeys.
No Rivery to były. Black is not black, zresztą Dotchament napisał. Rivery, a te kulki z Karaby. No i mikrowały się szatlami, szatl. A nie warpizmem jak w dwójce. Więc potem Rainer Party oczywiście kończy audycję i zapraszam też bardzo mocno wszystkich na Intel Extreme Masters jutro, który zaczyna się o 12. No, będzie nercio, około godziny 16.50, planowo, jakoś tam może trochę później. Ale bardzo by mi było miło, jakbyście oglądali od samego początku też. I no. Prawda, ta pierwsza grupa będzie, wydaje mi się, bez polotu. No, ale damy radę jakoś. Czterech koreańczyków póki co awansowało, tak jest. Aha, czy będzie stream po Intel Extreme Masters? Nie wiem, Schwenger, bo to tak wynika od tego, jaki będzie stopień mojego zmęczenia. Jak będę padać dosłownie na twarz, no to nie zrobię. Ale dzisiaj było fajnie. Na laderze troszkę przeciwników zmiażdżyłem. W większości, bo z jednym przegrałem i zobaczymy jeszcze. A kurczę, fajnie, jak się pogląda tych naprawdę bardzo dobrych graczy, to od razu samemu mi się przyjemniej gra. Pamiętam, jak kiedyś obejrzałem też w CS-a Dreamhacka jakiś tam finał zacięty, bardzo dobry. Nie wiem, czy Polacy nie wygrali wtedy przypadkiem. Potem odpaliłem sobie CS-a, byłem taki trochę, wiecie, podjarany. I od razu zaczęło dobrze iść bardzo. Jakiś tam ace wszedł, od razu od cheaterów zaczęli mnie wyzywać. Ale to tak nie tak rzadko się zdarza nawet w tym CS-ie. No w StarCraftie też widzieliście, że mnie od cheaterów wyzywają. Po prostu sam cheat. Cheateru. Dla tych, co nie wiedzieli, jak mnie wyzywają mocno od cheaterów, to jest to na ostatniej audycji po Intel Extreme Master, która tam była, no wczoraj. Ale jest już na YouTubie, możecie obejrzeć. Tam też całkiem nieźle szło na laderze, polecam. Dziwnie sterują tymi wirami, bo tak za bardzo we mnie nie celują. Tylko, no dziwnie jest, dziwne jest. Kurczę, nie podoba mi się ten wir mój. No i GG. No i znowu pozamiatane. Nawet to, że poszło. Tak dzisiaj jestem w formie nawet. Może to przez to komentowanie jakoś mnie rozgrzało. GG. I tak jesteś słaby. Coś, co by Nerczu na pewno napisał. Dobra, w takim razie dzięki wszystkim bardzo mocno za oglądanie dzisiejszej audycji Intel Extreme Masters, no i tutaj na moim kanale. Mam nadzieję, że się w miarę podobało. No i polecam śledzenie mnie. Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, wszędzie IndieStarCraft. Jak ktoś chce mnie wesprzeć, to pod streamem to jest. Ewentualnie może do mnie na maila napisać IndieStarCraft@gmail.com, to wtedy dam info. Też jakie jest tam potrzebne. I na stronie IndieStarCraft.com można zapisać się na powiadomienia e-mailowe. Polecam się. Follow IndieStarCraft i do zobaczenia do następnego razu.